Chciałabym podziękować za dar zdolności, którą Pan Bóg mi obdarzył. Już moją mamę, bo mama robiła to po wojnie, nawet tak było, że po wojnie nie było papieru tego, takiej bibuły. To ona kupowała cukierki takie, które były kolorowe i się stroiło to panenki. A już potem, jak już były, no to już się robiło z papieru. Mama pokazywała, a teraz już, no bo już długie lata nie ma mamy, no tak ze sami, ale już ta zdolność poszła po prostu pokoleniowo. Za to dziękujemy nawet, że tu do Was dostaliśmy się. Dziękuję to zawsze. Naprawdę, bo ja mam za co Bogu dziękować. Ja wyszłam z takiej choroby w październiku, że naprawdę już myślałam, że nie będę robić takich kwiatów. I dziękuję codziennie. I tym, którzy się za mnie modlili, i tym, których nas zapraszają, to też nieraz się za przyjaciół wszystkich pomodlę, żeby Pan Bóg właśnie wszystkim błogosławił jak najlepiej.